Era onde vocês olham? Siema. Kurwa, ma to się nazbierało tam. Siema. Cześć Michał. Jarek. Witali. Bartek. Siema. 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 Zgadza się. Marcin. Jarek. Na takie kółko jesteś. To było, na co jesteś? Piotr, a to Kajo wziąłeś na testy, czy co? Bo lata będzie krzyczał, nie? Zaśmiecony jest. 250. Jeszcze raz. To sprężyna. Ale słuchajcie, jest wersja w ogóle ta T4, nie? To zaraz przypominamy też. Ten motor? No, z T4 wersji, nie? Uh-huh. Masz regulowane zawieszenie, wszystko, unsetowanie gabarytów, nie? I tam 11 tysięcy, nie? Aha. Full regulacja, nie? Byliśmy na zawodach, byliśmy z Piotrem, gdzie to było? W Darłówku. Darłówku, nie? Darłówku. Gościu jak zapierdalał tym. Trzecie miejsce zajął. Trzecie miejsce zajął, nie? W Darłówku. Na czym, na Kajo? Na Kajo, no, ale tej wersji T4, nie? To co Artur teraz kupuje sobie, nie? No nie wiem, co? Kajo 250. Czterosów. A da się przejechać? Jaka kasa? 7 koła. No 7 coś, nie? Niecała ósemka. Nie, 7, bo 7 ma gotowe, nie? A, 7. A coś opowiesz o nim, tak o ciebie, czy? Co, Bartek czy ja? No, Bartek, on się zna. Piotr się zna. Bartek jeździ, a ja trochę znam. No to powiedz, co to jest? Mają około 20 koni. Ile? Około 20 koni. Tylko to jest takie zdrowe 20 koni, nie? To nie jest tam tak, 20 koni, a to ma 15, ale ten faktycznie ma zdrowe 20 koni. Nie ma żadnych blokad, to otwarty wydech od razu jest na dzień dobry, czyli fajnie gada. Nie ma żadnego tam, takie ajkie były bez wężki. Tutaj tego nie ma, więc od razu jest pełna moc tego silnika. Wiadomo, no 20 koni to nie ma szału, ale w zupełności dla początkującego rajdera wystarczy. Nocyk lekki, krótki, ręczny. Zresztą zobaczcie sami, nie? Mhm. Przejdziecie się. Zaraz spróbuję. Tam na początek to kurwa powiem ci, że ręce się trzęsą czasami. Zaczynamy to takie wojsko poniżone. To jest pierwsze twoje enduro. No, czego trzeba zacząć. Jeszcze motocykl w ogóle. W ogóle motocykl. Kopka widzę, że jest. Starter też jest? Starter też jest, tak. I pali elegancko. Czyli 8 motogodzin zrobiłeś. Homologację one mają? Nie, homologacji nie mają. A kogo to jest? Może się przyjechać? Bartka, no. Michał, robiłeś to? Nie, już ten. No to jedź. Mogę zobaczyć? Czy przyjadę i pojedziemy, nie? A potem oni to jadą do nas. A ma hydrauliczny? Nie ma hydrauliczny. Nie. Ktoś o, ktoś się odpala? Mhm. A jakie koło z tyłu? 18? 18-21, no. Standard. To jest też zaleta, bo to jednak dobór opór, nie? No. To jest ciężkie. Chudnik.
Czy jakie spalanie powiedz? Przęgło musi być. Piękna masa. No, lepszy niż mój. Jak 500, to nie? Teraz dotarty, tak? Dotarty już. Rodacko, nie? No, no ty mu nie braknie. No słuchaj, za te pieniądze to naprawdę nie ma nic tego. No. Kurde, ja bym się przejeżdżał, tak miała. W porównaniu z tym... Daniel też jest. No. Ale taki... Ten, nie? To mniejsze, malutkie. Kurde, to jest bardzo fajne. Bartek, ja nie wiem, czy on ci odda. Wiesz betę. Wiesz betę. Zapytaj go, czy się zmieniały. Może się zamieni. Czego, tak? Teraz już jest zatarty. No to jest... Trudno. No. Może ja jeszcze się przyjadę. No dawaj, dawaj. Mogę? No śmiało. Nie wiem, że to jest w ogóle kurwa tak fajnie. Oj, bo to na mnie. Każdy się bawi. A my tam też pójdziemy. A powiedz, a jakie są jeszcze pojemności tego? Wiesz co, jest nawet 450. Wow. No, tylko tam już są większe pieniądze, bo ona 23, z tego co pamiętam. Ale też bez homologacji? Też bez homologacji, tak. A co z homologacją jest? Może będą. Na ten moment jest tylko kład Kajo 200, homologacja. Kład jest Kajo? Kład. Zobaczymy je później? Zobaczymy. Kurde. Ty no. Za te pieniądze rozrusznie wszystko, nie? No. Nie,
Czuć moc. Ciekawe jak trójkę bym wbił. No pewnie byś połów po taką górce tu, nie? Ty na dwójce ładowałeś, co? No. Trójką, nie? Tu z nimi zgasa też była trójka. A tutaj dwójeczką w tej wiraży. No ale zobacz, kupujesz taki sprzęt za siódemkę i jedziesz normalnie z chłopakami wszędzie, nie? No. No. I nie ma wstydu, nie? Nie ma wstydu, a druga sprawa, że on jest naprawdę na początek idealnie lekki, nie? Lekki, krótki. Ile on waży? On waży 102, 103 chyba. Ale gabarytami jest fajny. Ale gabarytami, czuć to w ogóle, nie? Mhm. Bo nie chodzi o to, no, dane techniczne to jest jedno, ale chodzi o to, co tu czuć faktycznie. Jedziesz tym i on sam się układa do wszystkiego, nie? Nie ma jakiegoś tam oporu. Takiego dużego szterowania to jednak to jest klucz. A ten silnik ma jakąś nazwę? Czy on ma nazwę? To jest Zongshin. Zongshin? Zongshin, to jest ten popularny silnik produkowany w Chinach. Do kładów też, ten sam silnik? Nie, tam są trochę modyfikowane. No to jest też fajne, że właśnie do każdego rodzaju motocykla czy kłada on jest troszkę inaczej zrobiony. To nie jest, wiesz, pepane wszystko na jedną kupę. No i rama jest konkretnie zrobiona, nie? No. Nie ma, że rama pęka, czy coś innego się tam dzieje. Zongshin ma podbetę za... To ja rozrobię kółeczko, to poznawcze. Tak. Taką moduszkę zrobimy za poznawcze, zobaczysz. Tutaj robimy na razie, nie? Kajo 250. O, żeś mi jedną piachę, nie? W końcu na egzemplarz naładowanym akumulatorem. Nie? A to nie ma problemu. Bo kolega nie naładował, wiesz? Ale wiesz co, bo słyszałem, że jak no niektórzy zostawiają stacyjkę, to jest ten problem. No, no. Zostawił włączoną. Bo nie jest to przyzwyczajenie. Jak zostawisz włączoną, to niestety tak. To no zostawił doi. Włączoną. Jedziemy kółeczko na stronie.